Witam gorąco. Jarek Marciniak, Ruch Społeczny Gorzów Bezpieczna, Przystań. To przedsięwzięcie zaczęło działać 1 czerwca, więc jest młodą naszą inicjatywą w tym mieście. Zadaniem głównym jest monitorowanie, sprawdzanie jak funkcjonuje nasze miasto, jak są wydawane nasze publiczne pieniądze, czy są dobrze wydawane. Czy rzeczywiście takie ruchy społeczne są w naszym mieście potrzebne? Czy powinno się społeczeństwo aktywniać i mówić, że coś jest nie tak, i monitorować sprawy, które są ważne dla naszego miasta? Ja myślę, że każdy ruch społeczny jest formą wartą zauważenia. Szczególnie, że to jest głos ludności tutaj zamieszkującej, rozumiejącej teren, czującej ten teren. I myślę, że. No y, śledząc te wszelkie inicjatywy przecież nie od dzisiaj y, zauważam, że y, raz jeszcze podkreślam, że warto w te głosy się wsłuchiwać, warto je rozważać, niezależnie na ile y, jest jakaś tam stuprocentowa może racja, y, ale warto, y, warto przynajmniej to rozważać, bo wiele z tych pomysłów jest y, ważnych dla naszej społeczności tutaj y, gorzowskiej, lokalnej, bo nie tylko radni bo nie tylko prezydent miasta i nie tylko władni, że tak powiem, samorządowcy są tutaj głosem decydującym, bo my żeśmy na nich głosowali, ale te społeczności lokalne, dlatego że to te wszystkie inicjatywy idą od samego dołu. Dołu, który czuje ten cały klimat, z którym boryka się na co dzień gorzowskie społeczeństwo, więc myślę, że każda inicjatywa jest warta rozważenia. We wrześniu 2012 roku przeprowadziliśmy badania w całym Gorzowie i nagle się okazało, że nasza młodzież ma coraz większy kontakt z narkotykami. Okazało się, że 5 lat temu inicjacja narkotykowa była w wieku 16-18 lat, więc 16-latkowie próbowali, sprawdzali, co to jest, a regularne branie dotyczyło 18-latków. Po 5 latach. Nagle stało się faktem, że dwunastolatkowie eksperymentują, a 13-14-latkowie stają się stałymi klientami dilerów. Zaalarmowaliśmy Urząd Miejski. W listopadzie napisałem do Rady Miasta i Prezydenta list otwarty, w którym zaapelowałem, że jest zła sytuacja, że musimy zmienić profilaktykę, musimy zmienić działania, które by chroniły nasze dzieci przed takimi zagrożeniami. Okazało się, że rozmawiając z rodzicami, nie wiemy nic na temat narkotyków. Nie mam żadnej wiedzy na temat, jak rozmawiać z dziećmi, by uchronić je przed narkotykami. Patrząc na szkoły, te są bezradne, ponieważ nauczyciel fizyki, który jest wychowawcą, nie jest terapeutą ani psychologiem. Nie jest w stanie rozwiązywać takich poważnych problemów. Musi mieć wsparcie terapeutów, fachowe wsparcie, które pomoże mu dobrze wykonywać swoje zadanie. Tymczasem okazuje się, że miasta nie stać na wykupienie chociażby jednej lekcji. Zatrudnienie terapeuty by przyszedł do naszych gimnazjalistów i porozmawiał z nimi o narkotykach. Nie ma takich, takich programów, które by wspierały nauczycieli i pedagogów w ich pracy. Sam jestem rodzicem, którego dzieci przez 5 lat chodziły do gimnazjum nr 3 i w ciągu tych 5 lat nie pojawił się na żadnej lekcji terapeuta. Na czym powinna polegać prawdziwa profilaktyka? Każde zło ma swój początek. Więc że myślę, że profilaktyka to jest to są sposoby, żeby zapobiec temu złu. Ja myślę, że no każdy wie uzależnienia, ile to przynosi nieszczęścia, ile rozpadu rodzin, ile po prostu złamanych linii życiowych ludzkich, ale ci ludzie kiedyś przecież zaczynali pić czy brać narkotyki. I. I myślę, że trzeba wyłapać ten moment, kiedy, kiedy to się właśnie zaczyna. Widzimy dzieciaki, młodzież, które wystają z piwem, pod klatkami, pod trzepakami. Oni nie mają alternatywy, nie, nie czują, żeby mieli alter, alternatywę. I musimy im pokazać, że to, co robią, jest szkodliwe i może prowadzić do. Do złych, do, 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 do złych skutków, może, może przynieść złe skutki, ale musimy też im pokazać alternatywę, czyli jak można spędzać inaczej czas, y, jakieś pasje za, w nich zaszczepić, jakieś zainteresowania. Nasze stowarzyszenie y, no, usiłuje, usiłuje robić takie właśnie działania, żeby pokazywać dzieciakom, że różne rzeczy są ciekawe na świecie, że niekoniecznie y, trzeba napalić się trawy i haha, jest wesoło, y, lub, lub po prostu przestawić z tym piwem. Zresztą musimy wspiera wspierać rodziców, bo jeżeli dzieciak przyjdzie e, po takim piwku właśnie do domu, no to poczują alkohol i mówią nie pij tego alkoholu, bo nie znają życie. Oni już wiedzą, jak to się może skończyć, że uzależnienie, że, że, że e, życie nie będzie biegło w dobrym kierunku. Mówią nie pij, a dzieciak mówi e, tam wszyscy piją jeżeli zażywa narkotyki, no to rodzice bardzo późno się orientują, ponieważ objawy nie są takie ewidentne, nie myślą sobie, no nie, nie przypuszczają, że to ich dziecka dotyczy. Zresztą wiele, wielu rodziców myśli sobie, nie, to nie moje dziecko. Inni tak, może jakiś margines, może jakieś tam środowiska, ale nie moje dziecko, ale to dotyczy wszystkich środowisk i tak naprawdę wszyscy, wszystkim rodzicom powinno zależeć na tym, żeby w szkole ich dziecka była prowadzona profilaktyka, żeby ludzie którzy mają jakiś autorytet, powiedzieli dzieciom, że to nie jest dobre i wyjaśnili. Dzieciaki mają dużo pytań. Oni muszą wszystko mieć uzasadnione. Nie wstarczy powiedzieć, że, wszystko, że coś jest złe. E, trzeba im to wyjaśnić. I e, e, dobre zajęcia profilaktyczne właśnie im to wyjaśnią, dlaczego to jest złe i jak to się kończy. Okazuje się, że nasze miasto ma na te, na te zadania 2 miliony 600 tysięcy złotych. Pod koniec lat 90. miasto dostało ustawę, która pozwalała im ściągać pieniądze za koncesję alkoholową, więc każdy, kto sprzedaje alkohol w mieście, płaci po 4 tysiące yy, koncesji alkoholowej. To jest pula 2 milionów 600 tysięcy złotych i jak się okazuje, nie, nie, nie tworzona jest prawdziwa profilaktyka, która by docierała do młodych ludzi, do rodziców i do szkół, gdzie te pieniądze są. W październiku pierwszy raz w życiu przeczytałem budżet miasta, szukając pieniędzy, gdzie one są. I nagle się okazało, że nasze miasto utrzymuje za pieniądze, które miały być przeznaczone na profilaktykę Izbę Wytrzeźwień. W 2009 roku zakazano finansowania Izby Wytrzeźwień z pieniędzy przeznaczonych na ochronę naszych dzieci przed uzależnieniami. Więc miasto, wychodząc naprzeciw, zamknęło Izbę Wytrzeźwień. I w 2010 roku otworzyło Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia. Placówkę, która rzekomo ma w swoich zadaniach profilaktykę, jest ośrodkiem, który pomaga uzależnionym i współuzależnionym, oczywiście nie ma mowy o tym, że to jest Izba Wytrzeźwień. Jak wszyscy wiemy, to jest prawdziwa Izba Wytrzeźwień, o czym poinformował pana synowca, pan prezydent w piśmie, który mamy i w którym wyraźnie pisze, że Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia jest izbą wytrzeźwienia. Dlaczego ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia nie powinno być finansowane z pieniędzy kapslowych? Proszę sobie wyobrazić, że skoro 700 tysięcy złotych rocznie jest przeznaczanych na działanie, które nie ma nic wspólnego z profilaktyką, a zapewnienie noclegu i medycznego bezpieczeństwa osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu, nie ma nic wspólnego z profilaktyką, to na faktyczne działania profilaktyczne pozostaje dużo mniej pieniędzy. Dla przykładu. 10 razy mniej niż na utrzymanie Izby Wytrzeźwień nasze miasto przeznacza rocznie na profilaktykę przeciwnarkotykową. 700 tysięcy jest pompowane w Izbę Wytrzeźwień, a jedynie 70 tysięcy złotych rocznie przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwnarkotykowej. Jeśli spojrzymy na liczby, widzimy, że nasze miasto ma dziwne priorytety, jeśli chodzi o wydawanie naszych publicznych pieniędzy. W listopadzie 2012 roku napisałem list otwarty do prezydenta i rady miasta prosząc ich o zaniechanie finansowania Izby Wytrzeźwień i przerzucenie tych środków na tworzenie prawdziwej profilaktyki, która ma chronić nasze rodziny, nasze 7 tysięcy dzieci przed uzależnieniami. Czekałem 3 miesiące, potem zażądałem odwołania pani dyrektor spraw społecznych, ponieważ uważałem, że jej zła praca powoduje te wszystkie niedobre, niezdrowe sytuacje. Jak się okazało, po pół roku pani dyrektor spraw społecznych dalej pracuje i bierze swoją wypłatę, radni ani pan prezydent nawet nie odpowiedzieli na mój apel. Wręcz przeciwnie, pod koniec maja ogłosili konkurs na kolejne trzy lata finansowania z naszych pieniędzy kapstrowych yy, ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia. I dowiedzieliśmy się z tych dokumentów, że miasto chce, Wydać kolejne 2 miliony 300 tysięcy złotych na to ambulatorium. Kosztem, oczywiście, naszej profilaktyki. Szanowni Państwo, przykre w tej historii jest to, że w maju przedłożyliśmy prezydentowi i Radzie Miasta opinię Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W którym jednoznacznie stwierdzają te instytucje, że finansowanie ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia z funduszy przeznaczonych na profilaktykę jest nielegalne, co oznacza, że miasto świadomie obecnie łamie prawo. Czując się bezradni w tej sytuacji, otworzyliśmy ruch społeczny, którego zadaniem jest zmobilizować nas, rodziców, do tego, byśmy wspólnie zaczęli mówić weto, byśmy wspólnie powiedzieli nie. I powiedzieli, że potrzebujemy prawdziwej profilaktyki, która będzie chroniła nas, nasze rodziny, nasze dzieci przed zagrożeniami obecnych czasów. Chcemy powstrzymać bezprawne finansowanie Izby Wytrzeźwień z pieniędzy kapslowych, dlatego 1 czerwca ruszyliśmy z akcją Zamień Hotelik dla Pijaków na profilaktykę dla dzieciaków. W ramach akcji prowadzić będziemy uświadamiające inicjatywy w mieście Gorzów. Będziemy zbierać podpisy pod petycją dotyczącą zaprzestania finansowania Izby Wytrzeźwień z pieniędzy profilaktycznych. Chcemy przygotować się do konsultacji społecznych, do wrześniowych konsultacji społecznych dotyczących programów profilaktycznych na rok 2014, i mamy nadzieję, że w przyszłym roku Izba nie będzie finansowana z pieniędzy, które powinny zostać przeznaczone na profilaktykę. Jak możecie Państwo nas wesprzeć? Zapraszamy do wejścia na naszą stronę internetową gożubezpiecznoprzystań.pl, gdzie możecie Państwo pobrać naszą petycję. Zapraszamy do wydrukowania i podpisania jej, także do dania znajomym tej petycji. Zapraszamy także do polubienia naszej strony na Facebooku. Poszukujemy także organizacji partnerskich oraz mecenasów, którzy chcieliby wspierać naszą inicjatywę.